Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do top aplikacji luty 2017. Pierwsza aplikacja nie jest jakaś wielce odkrywcza, natomiast sporo osób gdzieś tam pytało, czy jest jakiś schowek, jakaś aplikacja, gdzie można właśnie magazynować linki. Wiele linków, które po prostu się gdzieś skopiuje. Otóż jest, trafiłem przez przypadek, Native Clipboard. I teraz tak, aplikacja działa na takiej zasadzie, że do końca poprawnie nie działa, niestety. Natomiast jak widzicie, mam kilka linków tutaj skopiowanych. Jest możliwość tutaj wybrania sobie sposobu, w jaki będziemy kopiować sobie poszczególne materiały, to znaczy, jeżeli chcemy, to możemy sobie podwójnie tapnąć w dany materiał, czy tam w dany tekst, tapnięcie i długie przytrzymanie, albo potrójne tapnięcie, więc tak to wygląda. Natomiast do końca tak idealnie to nie działa. W każdym razie, obojętnie co sobie będziemy zaznaczać, zaznaczmy sobie po prostu ten tekst, kopiuj tekst linku na przykład i już automatycznie to będzie tutaj skopiowane, czyli wejdziemy sobie tutaj i już mamy skopiowane, możemy sobie link skopiować, później możemy sobie po prostu, jeżeli chcemy na przykład przytrzymać i mamy tą dłuższą część, możemy to usunąć, przypiąć sobie do góry, oczywiście możemy to edytować, możemy również prostym skrótem tutaj wykasować sobie wszystko, więc jeżeli ktoś potrzebuje schowka, nie wiem dlaczego nie ma możliwości tutaj kopiowania na przykład obrazów. Szkoda, bo fajnie jakby można było to robić, tak na przykład wyglądało to w przypadku Samsungowego schowka, który kiedyś tam funkcjonował na Note'ach. Myślę, że nadal funkcjonuje, natomiast nie mam Note'a, żeby to teraz sprawdzić, jak to wygląda na najnowszych aktualizacjach. Druga aplikacja to App Cloner. Dobrze wiecie, że w przypadku Xiaomi pokazuje, że jest wbudowana po prostu taka funkcja, że można sobie skopiować aplikację i zrobić sobie jakby dwie instancje tej aplikacji, jeżeli ktoś ma na przykład dwa konta na Facebooku. Jak widzicie, ja już mam tutaj skopiowaną aplikację i chodzi o Facebooka. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, natomiast no, mam normalnego Facebooka, którego sobie odpalam i mam też Facebooka, którego zmieniłem, bo można sobie edytować całą ikonkę. Fajnie, żeby rozróżnić to, więc tak wygląda mój drugi Facebook. Gdybym miał konto, to mógłbym się tutaj zalogować. Natomiast zauważyłem, że fajną sprawę, że na przykład mamy również tutaj informację o tym, że oryginalna aplikacja została zaktualizowana i można sobie tą sklonowaną aplikację również zaktualizować. Pamiętajcie, że musicie włączyć zezwolenie na instalację nieznanych źródeł, bo na tej zasadzie to działa. Zróbmy teraz sobie jakieś szybkie klonowanie innej aplikacji, na przykład Skype'a. Bierzemy sobie Skype'a, możemy sobie zmienić nazwę oczywiście, zmieniamy sobie kolor, jeżeli chcemy, więc jak widzicie dość płynnie, fajnie to działa. Jest możliwość. Tych aplikacji można tylko kilka, nie wszystkie, natomiast jeżeli chcemy więcej, no to oczywiście musimy wejść sobie, kupić sobie wersję płatną. Można sobie obrócić ikonkę, można sobie ją obracać w ten sposób, jeżeli chcemy, żeby ona inaczej wyglądała niż ta druga. No zróbmy, żeby chociaż kolor jakiś inny był. Robimy sobie w ten sposób, będzie pomarańczowa. No i robimy sobie tutaj. Występuje informacja, że to musimy skopiować, no i teraz musimy czekać. Czasami pojawiają się takie funkcje, że na przykład, o, Watch App Detect Upgrade to Premium, więc no, niestety nie możemy wszystkich aplikacji sobie tutaj tak aktualizować za darmo, natomiast jedną aplikację na pewno, więc bez problemu, jeżeli mamy taką możliwość i taką ochotę i potrzebujemy, to jest, no, jest możliwość wykonania tego właśnie w tej aplikacji. Dobra, kolejna aplikacja, piękna aplikacja od pogody. Dokładnie ona się tak nazywa i możemy sobie tutaj naprawdę sporo motywów wybierać. Po pierwsze, wybieramy sobie Dem Gallery i możemy sobie zrobić albo taki landscape, czyli po prostu gotowy jakby wygląd jakiejś góry czy coś. I tutaj mam tych schematów naprawdę sporo, kilka jest naprawdę, więc możemy sobie to dopasować. Jest też taki widżet w postaci jakby realnego przedstawienia pogody, czyli jeżeli będą chmury, jakiś zachód słońca, czy też będzie księżyc świecił, to można sobie to zmienić. Natomiast kolejną fajną rzeczą w tym jest to, że pojawia nam się taki fajny pasek powiadomień, jeżeli, na pasku powiadomień, jeżeli chodzi o tą pogodę, więc wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Po drugie, możemy sobie to rozwinąć, również fajnie, że wtedy mamy dostęp do tej pogody w takim szerszym zakresie. No i widżety są bardzo ładne. Możemy sobie te widżety właściwie dowolnie, tutaj Wam pokażę, zmieniać. Na przykład wybieramy sobie taki krótki, większy, wybieramy sobie taki, klikamy sobie, jeszcze jeden sobie tu umieścimy i mamy przezroczystość, czcionki, nie czcionki, jak ma wyglądać, czy bardziej taki w regularnym kształcie, czy też nie. No myślę, że bardzo fajnie, że ktoś potrzebuje czegoś nowego, to jak najbardziej to się przyda.
Trzecia aplikacja, nie wiem czy widzieliście, na przykład LG G6 ma mieć, jeżeli chodzi o screenshoty i w ogóle same prezentacje tego, co pojawia się na ekranie, ma być z delikatnie zaokrąglonymi rogami. Dzięki temu, no po prostu tak to ma wyglądać, jeżeli chodzi o sam telefon. No i jeżeli Wam się to podoba, to możecie sobie to zrobić bez problemu. Włączamy sobie to w tym miejscu, w tej aplikacji, oczywiście linki macie w opisie. Dobra, reklamka musi się odpalić. Jak widzicie, już od razu mamy zaokrąglone rogi. Nie wiem, czy widzicie różnicę. W narożniku się to zmienia, więc w ten sposób to wygląda. Natomiast fajnym rozwiązaniem jest to, że to się właściwie wszędzie pojawia, bo jeżeli chodzi o pasek powiadomień, o konkretne aplikacje, które sobie odpalimy, one również jak najbardziej nam się zaokrąglają, jak widzicie u góry. Więc wygląda to bardzo fajnie. Oczywiście, jeżeli chcemy sobie to bardziej modyfikować, na przykład tak, no to musimy zapłacić. I aplikacja ekstra kosztuje 5,29 zł, więc jest możliwość tego zmienia. Można sobie regulować, które narożniki mają się zakrąglać. No wygląda to bardzo fajnie, ja przyznam szczerze, że sobie to zostawię. Natomiast chyba później, bo kolejna aplikacja niestety wymaga wyłączenia tego. Zresztą za chwilę się powinno pojawić. I ostatnia aplikacja to jest taka dla studentów. Jak widzicie, zeskanowałem sobie dwie gazetki w chwili obecnej. Od poniedziałku cała Polska w Lidu, jak zawsze, coś tam. I nie działa to z polskim, nie działa to z polskim językiem, więc czasami polskie znaki pokazuje, czasami nie. Natomiast ogólnie radzi sobie całkiem nieźle. Tutaj nowoczesnie niestety nie daje rady, ale zobaczmy jakieś takie proste, nie wiem, mam pudełko od tego telefonu, jeszcze tutaj spróbujmy sobie to zrobić, wybieramy sobie kamerę, ok, może sobie tak weźmiemy, o. Robimy sobie zdjęcie i to zdjęcie możemy sobie tutaj ok, wybieramy i wybieramy sobie miejsce, które ma nam się jakby wczytać, więc jeżeli ktoś potrzebuje takie dłuższe teksty w miarę poprawnie chociażby, no to sobie wybieramy część tekstu, którą chcemy, żeby nam zaznaczył, a zróbmy tak, że bez tego Samsunga, żeby tylko tą część tutaj nam zaznaczył. No. O tak. Żeby nam zaznaczył niestety English albo niemiecki, więc tak to wygląda, wybieramy sobie, robimy sobie skan, to chwilkę trwa, w zależności od wielkości tekstu oczywiście. I powinien nam pokazać Galaxy A5, to nie powinno być jakiegoś większego problemu. Galaxy, no i A5 chyba urwał, no niestety. W każdym razie, no podejrzewam, że przy większych tekstach wygląda to o wiele lepiej. Szczególnie jeżeli jest ten tekst dłuższy, no bo tutaj jest bardzo krótki, ale powinien sobie dać lepiej radę, wydaje mi się. Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje, to jest taka możliwość. Wszystkie apki macie w opisie oczywiście. Jeżeli Wam się podobało, no to zapraszam do pozostania na kanale. Trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć!